I witamy serdecznie po krótkiej przerwie w kolejnym odcinku Gadu Gadu o Nordic Walking. No jak zawsze będziemy mówić oczywiście o Nordic Walking. W zeszłym tygodniu, miniony weekend, odbyły się kolejne zawody z Pucharu Bałtyku w Wąbrzeźnie. Dosyć fajna, mała, kameralna impreza, z której skrót zobaczycie na końcu tego materiału. A teraz skupimy się na tym, co będzie w najbliższy weekend, na co można, na co warto się wybrać. W sobotę podsumowanie Pucharu Pomorza w Nordic Walking w Sławnie. Tam finał tejże imprezy, tego całego cyklu. To już trzeci rok, w którym walczycie w Pucharze Pomorza. Dzień później kolejna odsłona Pucharu Bałtyku. Przedostatnie zawody, ponieważ ostatnie zawody będą w Łebie pod koniec listopada, na które oczywiście wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy. My z naszą redakcją będziemy oczywiście w Gdańsku, gdyż objęliśmy cały Puchar Bałtyku naszym patronatem i z całego cyklu, jak już widzicie do tej pory, pełno zdjęć, materiałów, także na to samo możecie liczyć oczywiście w Gdańsku. Jeżeli chodzi o imprezy, które będą za dwa tygodnie, tam dosyć fajnie się zapowiadają dwie imprezy. Co prawda jednego dnia, tak żeby dzisiaj musieli wybrać, czy wybierzecie się do Szklarskiej Poręby, czy też do Gdańska. W Szklarskiej Porębie Mistrzostwa Świata po raz pierwszy w Polsce. Także tam można się pościgać. Na listach startowych no już ponad 625 zawodników, także jeżeli to się przełoży faktycznie na frekwencję, no to będzie to jedno z większych wydarzeń w tym roku w Polsce, no i prawdopodobnie będzie to wtedy największa impreza, jaka odbyła się do tej pory w Polsce. A z drugiej strony Polski, w Gdańsku odbędzie się Puchar Polski, finałowa impreza. Na chwilę obecną 121 osób na listach startowych, no ale jeszcze półtora tygodnia, także jeszcze trochę się może zmienić. No dobrze, przedstawiłem Państwu to, co będzie się działo za dwa tygodnie, a teraz skoncentrujmy się może troszkę bardziej na tym, co będzie się działo w najbliższy weekend w Gdańsku. Tam zawodnicy będą mogli wystartować na dwóch dystansach, 5 oraz 10 km i oczywiście kategoria specjalna, dog trekking, tutaj dystans 5 km, ale jeżeli ktoś będzie chciał wystartować swoim czternożnym pupilem na dystansie 10 km, myślę, że z tym też nie będzie najmniejszego problemu. Oczywiście start w parku Regana, jak to już jest tradycją przy gdańskich imprezach w tym roku. Powoli też poznajemy coraz więcej terminów startów imprez, które odbędą się w 2014 roku. Ja przypomnę, że 11 stycznia widzimy się w Rewie, to już będzie trzecie czy czwarte nawet Nordic Morsing, czyli połączenie Nordika z morsowaniem. To cieszy się coraz większą popularnością zarówno wśród nordigowców, jak i morsów. W 2014 do grona organizatorów dołączają morsy, Stowarzyszenie Gdyńskich Morsów, z którymi razem wspólnie będziemy organizowali tą imprezę. Oczywiście głównym organizatorem będzie gmina Kosakowo. Znamy też termin imprezy, która zainauguruje Puchar Bałtyku w Nordic Walking. 27 kwietnia, Gdynia, Witomino, Leśniczówka. I tak na koniec chciałbym jeszcze zakomunikować, że jeżeli macie jakieś tematy, które chcielibyście, żebyśmy poruszyli tutaj w naszym pogadankach o Nordic Walking, to możecie wysyłać do nas maile redakcja@chodzeskijami.pl. Oczywiście zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na YouTubie. No i zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji z Wąbrzeźna i do zobaczenia w Gdańsku i w internecie. Wąbrzeźno 21 września 2013 roku zadebiutowało z imprezą Nordic Walking. Zawodnicy rywalizowali na dwóch dystansach w pobliżu ruin gotyckiego zamku nad samym jeziorem zamkowym, dzięki czemu wytworzył się fajny nordikowy klimat.
W rywalizacji Pucharu Bałtyku pozostały jeszcze dwa starty. Gdańsk 29 września i Łeba 30 listopada. Zapraszamy!